No jesteśmy w Strabli i teraz będziemy jechali dzisiaj na ten do rezerwatu przyrody Krzemianka. Oczywiście my jedziemy jak zwykle, także pogoda jest piękna, troszeczkę będzie pod wiatr na początku do celu, ale tego, a słońce zobaczmy, aż razi w oczy. Pogoda jest naprawdę piękna, także jedziemy dalej do rezerwatu. No i jesteśmy w Czerewkach. Czerewki i pogoda nadal piękna, a my jedziemy. Kukurydza wysoka i jesteśmy w Dorożkach. W Dorożkach tu mieszkają, wiem, że siostry brata Wakuły, pastora ze Szczecina. To Wakuła z tej wioski pochodzi. Tak, ja wiem. A rozumiesz, a jego siostra nie umarła, nie wiem czy to. Jesteśmy w Biele. Nisko przelatujące koziołki. Już w Białymstoku, przy stadionie. Tak jak widać, skręciliśmy i już kierujemy się na cel naszej wycieczki do rezerwatu Krzamianka, przepraszam. Tak się przejeżdża przez Białystok. Duży ruch, ale wszędzie piękne ścieżki. No i prosta droga, musimy przejechać, aż dojedziemy. Innej drogi nie ma, a ścieżki piękne. Już wyjechaliśmy z Białegostoku i mamy gminę Wasilków. Gmina Wasilków. Jesteśmy w tej chwili w rejonie Magdy i Darka. Duchonie. No już ładne tu zakręty mamy. Którędy jechałeś, no? To fajnie. Ale górki ładne, bo tu mosty budują, dlatego. Tu droga szybkiego ruchu, dobra. Pojechali. Już mamy niedaleko. Sochonie minęliśmy, teraz będą Worszyły. Świetne nazwy. Bardzo łatwo je zapamiętać. Tak, Sochonie, Worszyły. Tu ktoś się buduje. Co my tu mamy? Mostek. Znowu ktoś się buduje. Dobra. My jesteśmy już w Rybnikach. Nie wiedziałem, że na Podlasiu są rybniki. Teraz już wiem. No już mamy jakieś około 2 km czy 3 może. Do celu. Ale to do zakrętu, Janek. Dotarliśmy do rezerwatu Krzemianka. Rezerwatu przyrody. Kładki przyrody. Tak, tu jest kładka. O, tu nawet plan jest tej kładki. Co tutaj jest? Tu jest, wiem, że wyrobisko po kopalni krzemienia. I zrobili kładkę i rezerwat przyrody tu jest. Telefony, dotacje i tak dalej i ubikacje. Dobra, będziemy zaraz zwiedzać. Ładna tablica informacyjna. Źródliska 750 metrów. No to jest kawałek. No kładki jeszcze nie ma. Już jest kładka. A jest. Nie, tylko wiesz, niebezpiecznie. Co to będzie? Będzie kto tu wyprowadził, szedł, nogi deptał, a ta o taką powoli sobie, nie? No jest tutaj, widać, że to rezerwat. Nagrywasz? Nie. No jak nie? Janek. Ja bym nie nagrywał. Ciebie nagram.
Ale tu trzeszczą te deski, ty. Ale tu fajnie się jedzie, nie? Ale deski trzeszczą. Zauważyłeś? Ale lasek. No. Bo to oni nową zrobili teraz tą kładkę, wiesz, ja czytałem w internecie. Oni to remontowali. Tak, bo ona była już taka zniszczona była już. No wiesz, lata robią swoje, czas robi swoje. Fajnie jedzie to płatko, co? No tak ciekawie. Ona długa jest. No jest tutaj tego. Ale widać, że to nieruszany rezerwat faktycznie, bo tu nikt nie łazi. Wszystko tak jak spadło, to leży. Nikt tego nie rusza. Tak. No. Jak pozawalany. Tu jaki konar. Widziałeś? Poczekaj, ja się tutaj tego trochę stanę. Dobra? No chwileczkę poczekamy. Tutaj niech, no tam ktoś zwiedza. Także ten. Tu fajna ta jest. No tam nie słyszysz, że dzieciaczki biegają. Niech oni sobie tam. Samochodem przyjechali. Tak, niech sobie tam. Pegamy sobie tu chwilę. No i wszędzie widać konary. Zwalone drzewa, tak jak to natura zostawiła, tak to jest. O. To aż strach. Nie no, tu strach w ogóle jechać, wiesz. Tyle ci powiem. Ławeczkę ładnią zrobili, ale tu lepiej przejść. Chyba. Jakie stare drzewo. Byliśmy do drogowskazu tutaj. W tamtą stronę już byliśmy, w stronę, gdzie była kopalnia krzemienia. Do kładki byśmy musieli iść z powrotem tam. To chyba pójdziemy, bo do parkingu przy drodze do kopiska to tam nie będziemy szli już, bo to też cały czas przez las. Wracamy się na kładkę i idziemy coś zjeść. Krótka migawka.
po krzakach i po tym, jak tu wszystko się łamie, spada. No. Ładne drzewka spadają. Tu nikt nic nie rusza. No bo byś miał ruszyć. Nie wolno. Skoro rezerwat. Raz. A po drugie może dosyć po ryju. No. Można by dostać karę nawet. No tutaj drzewo widać obaliło się tak frontem, ciekawe, ciekawe to jest. Tu Krzysiu by zdjęcie zrobił, no ale go nie ma. Trudno. A mógłby odwiedzić. No widzę. Czapa. Czapa po tym, po korzeniach. Dobra, idziemy do zjeść. Na powrocie wracamy powolutku z tej krzamianki. Bo tutaj zwiedziliśmy i kładkę i te wszystkie miejsca, ale to raczej są miejsca spacerowe, bo już po dawnej kopicy nie ma śladu, tam ślepy zaułek, a po kopalni też niewiele zostało, wszystko zarosło lasem. Została tylko ta spacerowa kładka, no i po lesie można pospacerować, w zasadzie po tej puszczy. No to nie las, to puszcza. Także jedziemy sobie teraz kładką, wyjeżdżamy już i powoli się kierujemy już do domu, bo zjedliśmy sobie na fajnym miejscu. Tam są fajne miejsca, jak widzieliście, takie, że można sobie stanąć i zjeść. W ogóle odnowiona kładka tu. Dla włodarzy to pochwała, że zrobili to, odnowili. To się chwali. Ludzie mają gdzie spacerować i spędzić wolny czas. No i już właśnie widzę, że wyjeżdżamy powoli już. Bo już droga szybkiego ruchu jest. Także trzeba będzie ją szybciutko pokonać. No i udać się już tam w nasze powrotną trasę do Bielska. Tak? Także... Piach! No, mógłbym zająca złapać. Wbiłem stopu. Jedziemy przy osłonach takich dźwiękoszczelnych, już nawet lekko zarosły tnączami, jak widać. No i niedługo będziemy z Białego wyjeżdżać, z jakieś 7 km. W powrocie jesteśmy w Juchnowcu. Tam w oddali widać świeżo wybudowaną Biedronkę. Zaraz pójdziemy na loda. Ale 30 jest. Co 30? To jeszcze. To jest ta. Już park klinowy, doktorce, ośrodek na ciszę. Droga monitorowana i zaraz będziemy w Strabli. Gdzie jesteśmy? Rzeka Narew. Pięknie rozciąga się. A most do Strabli jeszcze nie zrobiony. Na co czekają? Nie wiem. Tyle lat już. Woleli zawęzić, żeby tylko jeden samochód mógł przejechać. Strabla. Tu jak zwykle się ktoś buduje. Stare domki. I tyle. A tam w dole Strabelka. No i most. Mostek w zasadzie i Strabelka. Rzeczka mała, Strabelka. I do Bielska już prosto w tej chwili. Szemulawicze, nie? Mulawicze, Stołowacz i Bielsk. Pragniony Stołowacz. I dobry asfalt się zaczął. Krówki się pasą. Dobrze im się dzieje. A my jedziemy. Niedługo Bielsk. No już mamy do Bielska 5,5 km jeszcze. Ostatnie łyki naszego energetycznego napoju. I tego. Byliśmy w rezerwacie przyrody. Krzamianka. Za Białymstokiem. W zasadzie w sumie za Wasilkowem na północ, za dzielnicą Wasilków
Białegostoku, tak na północ. Kierując się, tam jest ten rezerwat. No, jak widzieliście, przejeżdżaliśmy kładką. Taka jest ścieżka edukacyjna, ale tak naprawdę tam nic ciekawego nie ma, tyle, że można przyrodę pooglądać i pospacerować. Tak jak ludzie tam z dziećmi poszli na spacer, no oczywiście świeże powietrze i to są te dary natury. Także byliśmy, zwiedziliśmy, bo jeszcze tam nie byliśmy. Najtrudniejszy odcinek to, jak widzieliście, to... Znaczy może nie widzieliście, bo ja nie nagrywałem, bo było ciężko się przebić przez cały Białystok, a to miasto wojewódzkie i... Ale dobrze, ścieżki rowerowe są wszędzie praktycznie, ale się przebić te kilkanaście kilometrów to też ciężko ze światłami co chwilę. Także zachęcamy na wycieczki. Wybiło nam, ile wybiło, nawet nie wiem ile wybiło, ale zaraz postaram się pokazać. Wybiło w tej chwili, wybiło 145 km. Jak przyjedziemy, to będzie jakieś 150 gdzieś. No zresztą zobaczycie, także polecamy wycieczki, bo to rowerowe oczywiście, bo to najlepsza sprawa. Także do następnej wycieczki.